Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 4:50, środa 27 lipiec 2022, item lipcowy dzionek, nakręcę dla Was materiał, oczywiście z wody PZW. Woda ogólnodostępna, nie inaczej, czarna nida. I zmagania dzisiaj z nad nidy. Metoda spławikowa, czyli przepływanka, wypuszczanka z przytrzymaniem, zatrzymaniem. Jak go zwali, tak go zwali. I jedziemy z tym koksem. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym koksem, bo już późno! Na początek, drodzy Państwo, rozrobię sobie zanętę, czyli pyza bajc, nie inaczej. Stopniowo dam jeszcze trochę atraktora, czyli na płoć. Podkreślimy zapach. Wymieszamy to zaraz z gliną. I tak kilka godzin na wędkowaniu, czyli jak widzicie, jest środa, 27 lipiec 2022, godzina 4:56, to mamy do 10 godziny, zanim będą płynąć kajaki, 5 godzin spokojnego wędkowania oto w tym pięknym miejscu, więc muszę się spieszyć, tak aby przed kajakami sobie przez te 5 godzin połowić, a co uda się złowić, zobaczycie to, drodzy Państwo, na moim filmie. Zanęta jak sobie dochodzi, ja zaraz to połączę z gliną, z glinką i na koniec dodam pieczywa fluo. Dobrze, jak sobie to dochodzi, a ja wezmę się za rozkładanie i gruntowanie bolonką. Ok, zrobimy kulę i sypniemy to w miejsce wędkowania. Więc, drodzy Państwo, czas nagli, godzina 5:01, 5 godzin mamy, zanim będą płynąć kajaki. Na początek dam dwie. Dobrze, damy dwie kule. Wystarczy, bo jak nie będzie tu wskazań, pójdziemy trochę dalej, może na zakręt. No ale dwie na początek. Wymyję sobie ręce i będziemy pomału przepuszczać zestaw. Ok. Weźmiemy sztyce. Oraz bolonkę założymy tylko przypon i będziemy wędkować. Czyli, drodzy Państwo, nic się nie zmieniło z ostatniego wypadu. Na tą chwilę mój zestaw, jakim dzisiaj będę dysponował, mój zestaw, jakim dzisiaj będę dysponował, to bolonka Shimano Technium 7 metrów od wyrzutu od 2,5 grama do 15 gram, całkowita długość kija 6,90, 7 sekcji, do tego precyzyjny kowrotek Shimano.
2,5 tysiączka wielkość, do tego pletka 006 i tak to mniej więcej wygląda. Stick 1,5 grama, oliwka gram 20, do tego szybko złączka i przypon będzie 0,10 z haczykiem 16, 40 cm kamasem. Więc rozkładam pomału. Niech zanęta tam pracuje, delikatnie wabi już rybki, a ja za chwilę zarzucę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli po długiej nieobecności na rzece zobaczymy, co dzisiaj będzie brało. Miejmy nadzieję, że jakiś biała rybka, a może jakiś fajny bonusik. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy 5 godzin czystego wędkowania, zanim kajaki będą płynąć. Tylko z tym, drodzy Państwo, że jest środa i może tak nie będą dużo płynąć, często płynąć, jak to na weekendzie. I gruntujemy zestaw na odcinku, którym będę wędkował. Woda jest nierówna, dołek, tam jest wypłycenie, no ale jakoś trzeba to ogarnąć, tak aby było w porządku. Dobra, myślę, że wystarczy. W czasie wędkowania będziemy regulować jeszcze gruntem. A teraz założymy robactwo i przepuścimy pierwszy raz zestaw w dniu dzisiejszym. Czyli pinka. Założymy 3 sztuki. Białą, powiedzmy pomarańczową i białą. W ten sposób. Dobra, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Dobrze, pierwsze przepuszczenie. Tak, powiedziałem, tam jest wypłycenie. No już spławik ustawia się. No miejmy nadzieję, że coś będzie brało. Już coś tam stuka, puka. Mamy pierwszą rybę. Czyli na żywo pierwsza rybka. Zobaczymy tylko, co. No jest pięknie. Jak dla mnie jest pięknie. Zobaczcie sami. Jest pięknie. I co mamy w siatce? Mamy niewielką jazię, czyli jaź. Dla mnie to dziewczynka, czyli nieduża. Dla mnie dziewczynka, czyli nieduża jazia. Więc podziękujemy jazi. Po kogoś dorosłego płyń. Baja. A ja przepuszczam dalej i jest w pytkę. Ok,
Okej, drugie przepuszczenie. Stawiamy sticka. No i zobaczymy. Woda fajnie powoli płynie, bardzo wolno. To mnie cieszy. Nie za szybko, nie za wolno. Tylko żeby rybki dopisały. Oby, oby. Więc wędkujemy. Muszę trochę grunt zmniejszyć. Klei się ta plecionka do tej wędki. Niepotrzebnie kija kładłem na mokrej trawie. Muszę poczekać, aż przeschnie. Będzie mi lepiej się puszczało, rzucało z wędki. Jest fajnie. Ptaszki śpiewają. Oby próbujemy coś jeszcze złowić. No, gdzie jest ta drobnica? Gdzie jest ta drobna płotka? Co, rzut powinna być ryba? Czy ukleja, czy płotka mała? Bo mała, ale powinna być, a tutaj nic. Jak na razie. Tylko ten jeden jaś. Zobaczymy może, jak słonko wyjdzie. Zobaczymy, więc machamy, wędkujemy. Jest bajecznie. Nie inaczej, drodzy widzowie. Bajecznie. Mamy drugą rybkę. Zobaczymy tylko, co. Okoń, czyli nieduży okoń. Nie spodziewałem się tego. Zobaczcie, na białe robaki okonek. Czyli zwracamy mu wolność. Musiał być bardzo głodny. Okej. Baja, zakładamy świeże robaki i wędkujemy dalej. Drodzy widzowie, słabiutko dwie ryby. Słabo. Nie będę już donęcał. Pójdę najwyżej trochę niżej, później na zakręt. Zobaczymy, daleko nie będę przedzierał się przez te krzory. Mokre, pokrzywy. Ale tak jak mówię, kilka przepuszczeń i pójdziemy najwyżej trochę dalej. Więc jak sami widzicie, ładnie, pięknie, tylko bezrybnie. Myślałem, że po tym pierwszym jaziu będzie brała ta niewielka płotka, uklejka, jakaś niewielka ryba, a tu nic, cisza, zero. No ale jeszcze trochę poprzerzucam, przepuszczę.
zestaw kilka razy i jeśli nie będzie efektu, pójdę trochę indziej. Nic, nie ma tej małej ryby, nie ma, przynajmniej na tym odcinku, na którym przepuszczam zestaw i bliżej teraz łowię, ale nic, dosłownie nic. Drodzy widzowie, chyba pójdę trochę niżej, rzeka takimi prawami się. Na rzece są takie prawa, że jak w jednym miejscu nie bierze, to trzeba szukać ryby w innych miejscach. Więc jak tu po zanęceniu cisza, to może później zaczną się brania, ale na tą chwilę przejdziemy trochę niżej. I tak mówię, na rzece trzeba szukać w różnych miejscach, jak ryba nie bierze miejsc, gdzie ryba będzie zasysać. Gdy są słabsze dni, takie jak dzisiaj, gdzie nawet drobnica, czyli mała płotka, uklejka, widzicie, nic nie współpracuje. Więc pójdę trochę niżej, bo szkoda mi już czasu siedzieć w tym miejscu, zanim będą płynęły kajaki. Więc zawijam się niżej, podsypę tam i zobaczymy w innym miejscu, co i jak. Tylko przerażają mnie te wielkie trawska, w krótkich spodenkach jestem, wszystko bym miał mokre i te pokrzywy, ale damy jakoś radę, więc maszerujemy ciut niżej, nie wąsko. Najgorsze to te pokrzywy, ale jeszcze to kawałek i miejmy nadzieję, że będzie tu niżej lepiej. Niewydeptane, widać, że tu nikt nie łowił. Widać niewydeptane, widać, że tu nikt nie łowił. Więc tutaj rzucę i kilka razy tu przepuszczę. Dwie nieduże. Dobra. Na takim odcinku, no i zobaczymy co i jak. Siedzę i wyższe ode mnie są pokrzywy, a tu była taka piękna miejscówka, no ale dawniej to wędkarze miejscowi dbali, wycinali trawę, a teraz zobaczcie jak porosło, widać, że tu nikt nie wędkował, przynajmniej niedawno. I tak porosło wszystko. Niesamowicie to wygląda. A zobaczcie te moje wcześniejsze filmy z tego miejsca, co łowiłem tutaj jazier, czyli ryby z chmielowej zanęty, na przykład taki film. I zobaczcie jak to było na tej miejscówce. Dobrze, zakładam robactwo, przerzucę kilka razy i najwyżej pójdziemy na róg i tam już do końca będę wędkował na rogu, ale tutaj kilka razy chcę zobaczyć jak to jest z tymi białymi rybkami, czyli z białą rybą na tej rzece. Ok, jeszcze mniejszy grunt, wypłycenie strasznie się zmieniło, woda płytka. Strasznie, strasznie. No i przepuszczę kilka razy. Wszystko się klei. Nie no, pletka się klei. Klei się pletka do kija. Nie da się dobrze zarzucić, zobaczcie, wszystko się klei. Położyłem kija tylko na trawie mokrej i wszystko się już klei. Dobrze, jakoś damy radę w ten sposób. Nie da się wypuszczać zestawu przy tak dużej
trawie. Wypłycenie. Zobaczcie, jakie warunki. Jakie warunki. Ja wiem, drodzy widzowie, że lubicie oglądać rzeki z naturalnych łowisk, z dzikich łowisk, filmy, ale widzicie, co się dzieje. Dlatego czasami jeżdżę na wody stowarzyszenia, tak aby powędkować sobie, nie przedzierać się przez gęszcze, chaszcze, pokrzywy. No i mam jakieś efekty, a w takich miejscach, co z tego, że jest pięknie, ładnie, jak ciężki teren, ciężkie łowienie i na dodatek ryby nie biorą. Ja was rozumiem, przez tyle lat, co jeżdżę na ryby, zawsze łowiłem na wodach PZW. Nigdy w życiu nie łowiłem na wodach komercyjnych. Od razu mówię, nigdy w życiu. Ani razu nie byłem na wodach komercyjnych, na wodzie komercyjnej. Nigdy nie łowiłem. Najwyżej, jak mam filmy, to z wód stowarzyszenia, do których należę. I stamtąd kręcę filmy, czyli wody stowarzyszenia klubowe, a nie komercje. Więc proszę mi w komentarzach nie pisać, że łowienie na komercji, bo ja nie uznaję tych wód i nigdy nie łowiłem na komercji i nigdy nie mam zamiaru łowić na komercji. Koniec. Z tego chyba tu nie będzie, zobaczcie, nawet metra nie ma. Może metr, góra, ale nie w wszystkich miejscach i od razu zaczepy. Płytka woda jest bardzo, wiecie, odkąd zrobili te zapory, jak to się mówi, regulują wodę, to, drodzy Państwo, jest taki temat, że 4 razy na dzień woda się podnosi i opada. 4 razy dziennie woda się podnosi, opada, więc nie jest stabilny poziom wody. Ryba głupieje przy narastającej wodzie i opadającej 4 razy, powiedzmy, na dobę. Więc widzicie, jak płytko, zobaczcie, jak płyciutko. Tutaj powinien mieć z pół metra wody jeszcze. Tu, gdzie łowię, to miałem po szyję, a teraz metra nie ma. Metr 40, metr 50 było tutaj, gdzie teraz przerzucam, a teraz metra nie ma. Metra nie ma, wskazań nie ma, ryb nie ma i nic nie ma. Czyli tylko piękne miejsce, ptaszki śpiewają, natura, ale bez ryby jak na razie. Jak przez te krzaki przejść tam, w tą drugą miejscówkę? Zobaczcie, jak tam przejść. Dosłownie, jak ja mam tam przejść na róg przez te krzory? Nie wyobrażam sobie, jeszcze to wszystko jest mokre. Branie było. Niepotrzebnie mogłem puścić, branie było. To jest dobry znak. Podniosę trochę grunt. Z 3 cm, nie dłużej. Ale miałem uderzenie, niepotrzebnie mogłem poczekać jeszcze, bo przytopiło, to było branie. To zaraz miejmy nadzieję, że stąd jakąś rybę wytargam. Tam dalej stoją. I tak, zanętę rzuciłem, to woda wypukuje, niesie. O, pyknęło, przytopiło. Ale podniosło, przytopiło i siedzi. Co mamy? Płotkę.
niedużą. Weźmiemy ją tak bez podbieraka. Pomału. Niedużą płotkę. Dobrze cieszy. Założymy świeże robactwo. Założymy świeże robactwo. Jak poszła. I przepuszczamy dalej. Podciągniemy. Na zakręt pójdę. Tam będzie fajnie wypuszczać daleko zestaw. Miejmy nadzieję, że takie kszory nie będą przy brzegu, tylko trzeba tam jakoś dostać się. No ale pójdę na róg i tam już do końca będę wędkował. Tylko zastanawiam się, którędy tam mam dojść. Bo są takie wielkie krzoki, pokrzywy i jeszcze na dodatek wszystko mokre. Nie mogę czekać, aż to wyschnie, bo później będą płynąć kajaki. A godzina już jest 6:44. Zobaczcie, ile mi czasu to zajęło. Wszystko się plątało, kleiło. Ile mi czasu to zajęło. Muszę stąd iść. Znów zaczep, nie chcę wędki złamać. Nic z tego nie będzie w tych szorach. Nic z tego nie będzie. Więcej mordowania niż wędkowania. Dlatego, drodzy widzowie, widzicie, jakie warunki są na naturalnych łowiskach, dzikiej rzece, nieodwiedzane jeszcze przez wędkarzy. Tragedia, więc zwinę wędkę i przejdziemy tam niżej, bo z rozłożoną wędką się nie da. I widzicie, więcej chodzenia niż wędkowania, ale miejmy nadzieję, że coś się tam złowi. Czyli zwinę wędkę i przejdziemy tam niżej. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy tam niżej, co i jak. Czyli, drodzy Państwo, widzicie, jak to jest na tych dzikich, trudno dostępnych wodach. Że więcej łażenia niż wędkowania. Więcej łażenia niż wędkowania. Nie wiem, jak ja przejdę, no ale jest szok. Jeszcze krótkie spodenki i pokrzywy. Aj, dajcie spokój, drodzy widzowie. Dajcie spokój. Widzicie? Ja wiem, że chcecie filmy z nad rzeki, bo są najładniejsze, ale widzicie, jakie warunki są. To nie jest tak powiedziane, że jest pięknie, kolorowo. Spodnie całe mam mokre. Jeszcze kawałek. I cały jestem mokry. Po jajka jestem mokry, więc dla niektórych kolegów ten film z tej wody, ale docencie to, że na stare lata chcę innego wędkowania. Innego wędkowania chcę na stare lata, a nie takiej katorgi. Więc zobaczymy tutaj. I tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda, ale jestem tutaj i tu już dokończę film.
Zobaczymy, czy będziemy zestaw przepuszczać może stąd. Zobaczcie, jaka płytka woda. Jaka płytka woda. No ale zobaczymy, co i jak. I miejmy nadzieję, że te przedzieranie się przez te krzory jakoś mi ryby to wynagrodzą. A czy ryby będą, zobaczycie sami. Więc zostańcie ze mną, drodzy widzowie, i zobaczymy, co i jak. Zejdę tu, na dole se siądę. Postawię na dole siedzisko i będzie lepiej mi operować, wypuszczać i przytrzymywać zestaw. Mam pierwszą rybę. Mamy pierwszą rybę, drodzy widzowie. Czyli żeby kija nie złamać, a tu zarośla są. Co to jest? Po cichutku, powolutku popuszczę. I co mamy? Jaś, mała jazia. Więcej przedzierania niż wędkowania. Co to mamy? Taka nieduża. Na klenia mi to nie wygląda. Nie, mały klenik chyba. Albo jaś. Zobaczcie sami. Taka nieduża rybka. Więc baja. Nieduża rybka, ale cieszy. Nieduża rybka, ale cieszy. Prosimy o więcej. Jazik to był, jaś. Dla mnie to był mały jaś. No i miejmy nadzieję, że tutaj połowie. No chociaż drobnica ich bierze tak, żeby nie na darmo się przedzierać przez te chrząszcze, zarośla, pokrzywska, krzory, aby nic nie złowić. O, szczupak gania. Uklejka drobna jest, ale czy będzie brała, to zobaczymy. Okej, więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Nawet płotka ani ta uklejka nie bierze, naprawdę. Nie ma brań.
po zanęceniu powinienem przerzucić od razu odjazd, dno, uklejka, płotka, przynajmniej te małe, a tu nic. No ale wędkujemy, już do końca tutaj siedzę i zobaczymy co i jak. Powiem tak, nie ma brań. Nie ma brań. Trzecie miejsce, co powinny tutaj gryźć małe rybki, przynajmniej uklejka, płotka, nieduża. Jak inne lata, co rzut płotka, ukleja, nie ma brań, nie ma. Pojedyncze ryby i to rzadziutko, naprawdę tragedia. Piękne miejsce, ale z rybami ciężko. A my mamy coś. Płotka, dobra i płotka. Najważniejsze, że rybka już taka wymiarowa. Taka, jak to się mówi, do wzięcia. Ma z 18-19 cm. 18 powiedzmy. Więc rybkę odczepiamy. Baja, zakładam świeże robactwo i przepuszczam dalej, wypuszczając na 20 metr zestaw. Dzisiaj jak ładnie słonko wyszło, świeci ciepło, ale bezrybnie, bezrybnie. Więc posiedzę jeszcze godzinkę, 8:34 do 9:30, z godzinkę jeszcze i będę kończył ten dzisiejszy wypad, bo nie ma sensu, bezrybnie jest. Nie, drodzy Państwo, nie mam nerwów. Poplątało się. Godzina 8:38. Nie. Nie, to nie dla mnie. Nie dla mnie dzisiejsze wędkowanie w tym miejscu. Przedzieranie się po krzakach. Wszystko się kleiło. Wszystko się pląta. Nie, nie. I tak ryba nie bierze, więc nie ma sensu. Nie ma sensu. Jadę do domu. 8:39. I jadę na Kielce. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Leciało jak pokazałem na filmie. I jadę do domu. Cześć! Dobra, to nie dla mnie. To nie dla mnie.